Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 43. porządku dziennego. Powołanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Druk nr 1595 i 1602. Wysoka Izbo, przypominam, że 22 sierpnia 2013 roku upływa kadencja prezesa Najwyższej Izby Kontroli pana Jacka Jezierskiego. Zgodnie z artykułem 205 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prezesa Najwyższej Izby Kontroli powołuje Sejm za zgodą Senatu. Na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli zgłoszono kandydaturę pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. Proszę o zabranie głosu pana posła Rafała Grupińskiego w celu przedstawienia kandydatury pana Krzysztofa Kwiatkowskiego zgłoszonej przez posłów Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.